Co dalej z planowanym odcinkiem S7 Kraków-Myślenice? Park and Ride przy stacji kolejowej szybkiej kolei aglomeracyjnej Kraków-Sfoszowice gotowy. Więcej autobusów miejskich na krakowskich drogach. Uczniowie wyszli na ulicę, żeby przypomnieć kierowcom o bezpiecznej jeździe. I koniec z betonem na Nowochódzkiej Alei Róż. W tym żyje miasto Iwona Sitnik-Kornecka. Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Na początek pytanie, co dalej z planowanym odcinkiem S7 Kraków-Myślenice. Trasę zamierza wybudować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale brak zgody mieszkańców na zaproponowane warianty wstrzymał prace projektowe. Teraz trwają konsultacje z mieszkańcami i samorządami. My przedstawiliśmy dwa warianty, które chcemy poddać szerokiej dyskusji. Wariant wschodni oraz wariant zachodni. Wariant wschodni jest modyfikacją wariantu 6 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przewidująca zdecydowanie bardziej wschodnie obejście od gminy Wieliczka, zejściem w kierunku południa poprzez gminę Dobczyce, Gdów, Siepraw i próba włączenia się w okolicach Stróży z istniejącą już S7. Wariant zachodni to głównie przede wszystkim odejście od węzła w Balicach na określonym odcinku, przejście przez Wisłę. I ten wariant oczywiście skutkuje również przechodzeniem przez gminę Skawinę, ale bardziej z odejściem w kierunku zachodnim. Prace zespołu absolutnie wykluczyły możliwość kontynuowania prac nad którąkolwiek z koncepcji od 1 do 5, jaką przedstawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominam, że to są koncepcje, które przewidują odejście od węzła w Bieżanowie, gdzie dotychczas kończy się droga krajowa S7, no i przejścia w kierunku właśnie Myślenic, przecinając południowe dzielnice miasta jak Sfoszowice, Opatkowice. To nie wchodzi w grę. Można na niego wjechać od strony ulicy Kąpielowej. Parking Park and Ride przy stacji kolejowej szybkiej kolei aglomeracyjnej Kraków-Sfoszowice już działa. Ten park and ride jest na kilkadziesiąt, ponad 150 pojazdów, ale także, co jest ważne, połączony jest z pętlą autobusową. Od 24 września będzie uruchomiony autobus, który będzie mógł dowozić mieszkańców z bardziej odległych rejonów, po to, by mogli skorzystać z połączenia kolejowego i w niecałe 15 minut znaleźć się w samym sercu naszego miasta. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, korzystne, przybliżające mieszkańców tego rejonu do miasta, a z drugiej strony ułatwiające komunikację, przyspieszające tą komunikację. Wreszcie, co nie da się ukryć, jest także korzystne dla środowiska, bo w końcu to temu też służy. Jeszcze nie mamy podpisanego porozumienia z koleją, w związku z czym ten bilet jeszcze nie będzie umożliwiał komunikacji bezpłatnej koleją, natomiast w momencie, kiedy podpiszemy takie porozumienie, a mam nadzieję, że ono się uda, no to wówczas rzeczywiście na podstawie tego biletu będzie można korzystać z komunikacji kolejowej. Postawiamy pojazd, wsiadamy do pociągu i jedziemy. Więcej autobusów na krakowskich ulicach w październiku. Każdego dnia na trasy będzie wyjeżdżało 25 dodatkowych autobusów, co pozwoli na zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu na niektórych liniach. I tak na przykład linie numer 105 i 139 w godzinach szczytu będą kursować co 10 minut. Linie 124 i 424 co 15 minut. Linie 182 i 482 co 7,5 minuty. Autobus numer 142 będzie kursować po wydłużonej trasie. Osiedle na Stoku, Blokowa, Kombinat, Aleja Przyjaźni. Szczegóły znajdziecie na kraków.pl. Zieleń, róże, krzewy i trawnik. Taka będzie Aleja Róż po remoncie, który właśnie ruszył. Na początek z historycznej alei znikają płyty i zrywany jest beton. Pierwsze płyty już zdarte. To już jest przygotowanie do tego, abyśmy mogli się tu rozgościć z zielenią i aby w przyszłym roku mieszkańcy mogli korzystać z tej przestrzeni nie jak z betonowego placu, który stanowił taki trakt komunikacyjny, ale jak z zielonego skweru, z zielonego ogrodu, do którego przyjdziemy, usiądziemy z książką i nazwa zobowiązuje, więc na aleje róż powrócą róże, będą dodatkowe drzewa, będą krzewy, będą trawniki, także ta przestrzeń na ten moment jeszcze betonowa, zazielenie się bardzo mocno. Zniknie ten wgłębnik, więc ta przestrzeń, mimo że to jest powrót do koncepcji sprzed lat 60.,
to ta przestrzeń będzie dostosowana do współczesnych trendów, do współczesnych wymagań, więc będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, będzie na pewno dużo bardziej wygodna dla mam z wózkami. Mamy nadzieję, że całe to miejsce zmieni swoje oblicze po to, aby dostosować je do negatywnych skutków zmian klimatycznych, po to, aby stworzyć przestrzeń rekreacji, do której mieszkańcy z chęcią przyjdą i będą chcieli tu odpoczywać. Uczniowie z krakowskich szkół wyszli na ulicę. Nie protestowali, tylko przypominali kierowcom, że pieszy to najmniej chroniony uczestnik ruchu drogowego. Jesteśmy szkołą z SP64. Nasze hasła to jak cię widzą, to cię omijają równi na drodze i pieszo do celu. Ja myślę, że to jest bardzo przydatne, jeżeli dzieci chcą bezpiecznie wracać do domu oraz poruszać się na ulicy. Ja głównie jeżdżę autobusem, ale jak wracam na przykład z koleżankami do ich domu, one chodzą na nogach, to kierowcy się na przykład nie zatrzymywali, no po prostu nie zwracali na nas uwagi, jak chciałyśmy przejść. Jest to też zachęcenie być może trochę do zmiany naszego stylu życia, czyli do korzystania z komunikacji miejskiej, do korzystania z roweru i z ruchu pieszego. I często obserwujemy, że jednak chodzimy na to przejście, często w okresie jesiennym ze smartfonem w ręce i jeszcze dodatkowo na przykład z zakapturzoną głową i rzeczywiście no, brak jest takiej naszej refleksji, reakcji na to, żeby się rozglądać podczas tego przechodzenia. Ale chciałbym też zwrócić uwagę, że to bezpieczeństwo pieszych na terenie Krakowa również z roku na rok jest na lepszym poziomie. Do połowy października możecie skorzystać z bezpłatnych miejskich kontroli stanu technicznego rowerów. Miejsca i terminy znajdziecie na kraków.pl. Przegląd drugi czy trzeci raz taki profesjonalny robię, a tak to jeżdżę. Pani mi da kartkę, więc będę wszystko wiedziała, co na przyszły sezon wymienić, żeby znowu można było jeździć. Sprawdzamy oczywiście połączenia śrubowe, sprawdzamy stan linek pancerzy, klocków hamulcowych, elementów napędu, elementy, które posiadają łożyska, czyli stery, suporty, no praktycznie każdy możliwy element roweru. Staramy się zawsze doradzić, czasem jest tak, że jakiś element nie wymaga wymiany, wymaga tylko jakiegoś tam drobnego serwisu, konserwacji czy po prostu regulacji. Jeżeli jest to regulacja, robimy to na miejscu tutaj. Jeżeli są to naprawdę drobne rzeczy, nawet jeżeli mamy jakąś kolejkę, to nie ma to znaczenia. Staramy się zawsze zrobić coś, co poprawi stan techniczny tego roweru. Badminton, bóle, biegi, nordic walking, pływanie, ringo czy wielobój sprawnościowy. To dyscypliny, w jakich krakowscy seniorzy mogli sprawdzić się podczas 7. edycji Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+, o Puchar Prezydenta Miasta. Startujemy w rzucaniu bólami. No, trenowałyśmy dzielnie, także myślimy, że jakiś medalek dostaniemy, nie? Dzisia, medalik dla nas. Tak, będziemy się starały o medale, jasne. 4 września skończyłem 93. A codziennie biegam, proszę, nawet jak do lekarza jak idę, to mówię, to niech pan przyjedzie. Ja mówię, czy ja mogę przebiec? A może pan, proszę. No bo jak te 3 km, 4 to jest... To biega maratony. Proszę sobie wyobrazić, że parę lat do tyłu to ciężko było zauważyć seniora czy osobę starszą z kijkami, czy jeżdżącą na rowerze. To wspaniałe, że właśnie seniorzy potrafią się teraz mobilizować do aktywności, do sportu. I żeby być ciągle aktywnym, trzeba coś robić. Trzeba po prostu biegać, czy chodzić, czy jeździć na rowerze. To jest kapitalna, wspaniała sprawa. Miecze, włócznie, topory i sporo ćwiczeń fizycznych. Bycie średniowiecznym wojem w XXI wieku to wyzwanie, ale może się Wam spodoba. Krakowska Grupa Rekonstrukcyjna Drużyna Wczesnośredniowieczna Wytędze zaprasza miłośników historii i walki. Tutaj właśnie przeprowadzamy nasz cotygodniowy trening. Spotykamy się rano, najpierw jest rozgrzeweczka, trochę ćwiczeń ogólnorozwojowych, trochę ćwiczeń techniki mieczem, tarczą, włócznią, toporem, a potem ubieramy nasze pancerze i ćwiczymy na żelazo, czyli z replikami mieczy, toporów, włóczni.
Różni ludzie mają różne podejścia, inni mają inne historie, niektórzy przychodzą z hobby, niektórzy przychodzą, bo lubią fantastykę, lubią wikingów, historię, lubią Słowian, a niektórzy po prostu lubią to, żeby się zrelaksować, odpocząć. Można do Was dołączyć? Jeżeli tak, to trzeba mieć jakieś predyspozycje, co trzeba zrobić? No najlepiej by było, jakby ta osoba miała 18 lat, no bo jednak tutaj każdy ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje, bo nie będziemy ukrywać, że czasami się zdarzają jakieś obrażenia, pomimo tego, że jest zabezpieczenie, pancerze i tak dalej, no to czasami jakieś kontuzje się zdarzają. Można nas znaleźć na Facebooku, drużyna wczesno-średniowieczna Wytędze lub www.facebook.com/wytędze. Oraz można nas zobaczyć na różnych wydarzeniach w Polsce, na przykład na Rękawce Krakowskiej na Kopcu Kraka. Na koniec zaproszenie do Teatru Ludowego. Już w najbliższą sobotę 24 września na deskach Nowochódzkiego Teatru premiera spektaklu Dr. Dolittle w reżyserii Macieja Prusaka. Zobaczcie też koniecznie wystawę prac przygotowanych przez najmłodszych widzów i zgłoszonych do konkursu zorganizowanego przez teatr. Klasyka taka jak Dr. Dolittle, Hugh Loftinga. Jest tak ważnym dzisiaj też jeszcze w dalszym ciągu książkami, bo właśnie jest ich chyba 12 tomów. My korzystamy tylko głównie z jednej, no z trzech można powiedzieć, ale głównie z cyrku doktora Dolittle. Jest aktualna i jest absolutnie potrzebna dzisiaj, żeby zwracać uwagę młodemu widzowi, nie tylko młodemu, na los zwierząt. Jeśli młody widz wyjdzie z odrobiną, zastanowi się nad tym, odrobinę chociaż po tym spektaklu, nad losem zwierząt, to już jest duży sukces. Szukaliśmy wspólnie, jak te zwierzęta pokazać. Wydaje mi się, że sukcesem jest to, że one nie są pokazane dosłownie, tylko gdzieś poprzez takie małe gesty, minimalizm, nadawanie charakteru, który bardzo często jest podobny tak naprawdę między człowiekiem a zwierzęciem, tworzy świetne kreacje w wykonaniu moich kolegów. Także tutaj myślę, że jest sukces. Pamiętajcie też o nowym tygodniu. W poniedziałek o 7.30 w programie Wszystko o tym, jak żyją krakowscy żacy. Dobrego dnia i do zobaczenia.